Osoby, które wynajmują mieszkania, mogą zaoszczędzić na rozliczeniu z fiskusem. Mają bowiem prawo do wyboru formy opodatkowania. Najprostszy jest ryczałt. Płacimy wtedy 8,5% podatku od przychodu. Nie przejmujemy się wydatkami i dodatkową dokumentacją. Ale na tej formie opodatkowania mogą stracić osoby, które sporo inwestują w wynajmowany lokal. Załóżmy, że właściciel mieszkania chce go w tym roku wyremontować i przeznaczyć na to znaczną kwotę. Jeżeli wybierze ryczałt, nie będzie mógł odliczyć kosztów. Gdy zdecyduje się na zasady ogólne, czyli rozliczenie według skali, wszystkie wydatki pomniejszą jego przychód i dzięki temu zapłaci niższy podatek. Dlatego osoba, która w tym roku będzie zarabiać na wynajmie, powinna zastanowić się, która forma jej się bardziej opłaca i przeprowadzić symulację przychodów i kosztów.